Thank you.
Objawienie Jana, rozdział pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem. A on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jan, do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który przychodzi, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych, i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników. I pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę od stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to są posłańcy 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Posłańcowi kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: to mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz: to mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś. Nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezebel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą, i dzieci jej porażę śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca, i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałem w Tiatyrze, mówię wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co, jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże, do końca dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici. Jak i ja, to wziąłem od ojca mojego i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Aniołowi kościoła w Sardes napisz: to mówi ten, co ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje czyny, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec Boga mego. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto ja ci daję synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią.
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed Twymi stopami, a poznają, że Ciebie ja umiłowałem. Tyś bowiem zachował nakaz mojej wytrwałości. I ja Cię zachowam od godziny próby, która ma przyjść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować tych, co mieszkają na ziemi. Przyjdę niebawem, trzymaj co masz, by nikt Twego wieńca nie zabrał. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz, i na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba stępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się obłógł, a nie ujawniła się haniebna Twa nagość, i balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na tronie jego. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Potem ujrzałem, oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki słyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział, wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szparagdu. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a w środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu, zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i zwierzę czwarte podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, każde z nich ma po 6 skrzydeł, dookoła i wewnątrz są pełne oczu i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła obwieszczającego głosem donośnym, kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców, przestań płakać. To zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrodził Dawida.
tak, że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Boga, wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź. I ujrzałem oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, by zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali. I dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech zwierząt mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź. I ujrzałem, oto koń, trupio blady, a imię siedzącego na nim, śmierć i otchłań, mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak wołały: Dokądże, Władco, święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy jak i oni mają być zabici. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe, strząsane silnym wiatrem, zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy i wielmoże i wodzowie, bogacze i możni i każdy niewolnik i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał i mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać?
Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi i powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Rubena 12 tysięcy. Z pokolenia Gada 12 tysięcy. Z pokolenia Asera 12 tysięcy. Z pokolenia Neftalego 12 tysięcy. Z pokolenia Manassesa 12 tysięcy. Z pokolenia Symeona 12 tysięcy. Z pokolenia Lewiego 12 tysięcy. Z pokolenia Isachara 12 tysięcy. Z pokolenia Zabulona 12 tysięcy. Z pokolenia Józefa 12 tysięcy. Z pokolenia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przeodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili, dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. A skoro otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny i ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, a powstały grad i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią. I wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę. I trzecia część okrętów doznała zniszczenia. I trzeci anioł zatrąbił. I spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi zmarło od wód, bo stały się gorzkie. I czwarty anioł zatrąbił. I została rażona trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc podobnie. I ujrzałem
a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają trąbić. I piąty anioł zatrąbił, i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. I z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze, a katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A wygląd szarańczy podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicze ich jakby oblicza ludzi, i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju, i mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest moc czynienia szkody ludziom przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła czeluści. Imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon. Minęło pierwsze biada. Oto jeszcze 2 biada potem nadchodzą. I szósty anioł zatrąbił. I usłyszałem jeden głos od 4 rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do 6 anioła, który miał trąbę: uwolnij 4 aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni 4 aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać 3/3 ludzi, a liczba wojsk konnicy 2 miriady miriad. Posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki, a głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych 3 plag została zabita 3/3 ludzi, od ognia, dymu i siarki wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony, podobne do wężów, mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. I ujrzałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, i tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi, i zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, 7 gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało, i nie pisz tego. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co w niej jest, i morze i to, co w nim jest, że już nie będzie zwlekania. Ale w dniach głosu 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał on dobrą nowinę sługom swym prorokom. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem,
jak zwracał się do mnie w słowach: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę, i rzecze mi: weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Rozdział 11. Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, mówiąc: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomij zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom. I będą deptać miasto święte 42 miesiące. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ust ich i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić. I wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują, i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy, a po 3,5 dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10 część miasta i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i Bogu nieba oddali chwałę. Minęło drugie biada, a oto trzecie biada niebawem nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił, a w niebie powstały donośne głosy mówiące: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. A 24 starców zasiadających na tronach swych przed tronem Boga padło na oblicza i pokłon Bogu oddało, mówiąc: dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom i świętym i tym, co się boją Twego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grat. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, a jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie, oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, i ogon jego zmiata 3/3 gwiazd niebieskich, i rzucił je na ziemię, i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię, i porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu,
a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie naszego Boga i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu z dala od węża, a wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa, i stanął na piasku morza. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona, a cała ziemia w podziwie podwiodła wzrokiem za bestią. I pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii. I bestii pokłon oddali, mówiąc: któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu i jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. I będą oddawać mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. I jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Potem ujrzałem inną bestię, wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię wobec ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na rękę prawą lub czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest
mądrość potrzebna. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu, a głos, który słyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są nienaganni. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad, mówiąc: upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: napisz, błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Potem ujrzałem, oto biały obłok, a siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. I rzucił swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni wytrysnęła krew, aż po wędzidła koni na 1600 stadiów. I ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien podziwu, siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane pomieszane z ogniem i tych, co zwyciężają bestię i obraz jej i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza i sługi Bożego i pieśń Baranka: dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechładny. Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, o Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i Twego imienia nie uczcił, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Potem ujrzałem, w niebie została otwarta świątynia przybytku świadectwa i ze świątyni wyszło siedmiu aniołów mających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len,
przepasanych na piersiach złotymi pasami. I świątynia w przybytku świadectwa. I ze świątyni wyszło 7 aniołów, mających 7 plag, odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami. I jedno z 4 zwierząt podało 7 aniołom 7 czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło 7 plag 7 aniołów. Rozdział 16. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do 7 aniołów. Idźcie, a wylejcie 7 czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze, i wystąpiła krew niby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód, i wystąpiła krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś, ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś, godni są tego. I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. A piąty wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności. A ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat, i wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka 3 duchy nieczyste jakby ropuchy. A są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Oto przyjdę jak złodziej, błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Harmageddon. A siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: Stało się. I nastąpiły błyskawice i głosy i gromy i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. Takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na 3 części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina, gniewu swej zapalczywości. I pierzchła każda wyspa i gór już nie znaleziono. I grad ogromny, o wadze jakby talentu, spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Potem przyszedł jeden z 7 aniołów mających 7 czasz i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej 7 głów i 10 rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię, tajemnica, wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A widząc ją, zdumiałem się wielce i rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów.
Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy, ci, których imię nie jest zapisane w Księdze Życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem pagórków, tam, gdzie siedzi na nich niewiasta. I siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest pośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to jest dziesięciu królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii i będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. I rzecze do mnie, wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki, a dziesięć rogów, które widziałeś, i bestia ci, nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł i aby jeden zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. Potem ujrzałem innego anioła stępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: upadł, upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie, w kielichu, w którym przyrządzała wino. Podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku, ponieważ mówi w swym sercu: zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek i głód, i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. I stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł, a kupcy ziemi płaczą i żalą się nad tobą, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Towaru, złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, wisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści, amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. Kupcy tych, którzy wzbogacili się na niej,
Stanął z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się w słowach. Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. A każdy sternik, każdy żeglarz przybrzeżny i marynarze i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: jakież jest miasto podobne do stolicy? I rzucali proch sobie na głowy i wołali, płacząc i żaląc się w słowach: biada, biada, to wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu. Dzięki jej dostatkowi przepadła w jednej godzinie. Wesel się nad nią niebo i święci, apostołowie, prorocy, bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą sprawę. I potężny jeden anioł dźwignął kamień, tak jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy. Bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione były wszystkie narody, i w niej znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: halleluja, zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej podniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: alleluja, a dym jej wznosi się na wieki wieków. A 24 starców upadło i czworo zwierząt i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: amen, alleluja. I wyszedł głos od tronu mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos mnogich wód, jakby głos potężnych gromów, które mówiły: alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a Jego małżonka się przystroiła. I dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówili mi: napisz: błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I mówi im: te słowa prawdziwe są, Boże. I upadłem przed Jego stopami, by pokłon Mu oddać. I mówi: bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem Twoim współsługą i braci Twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Potem ujrzałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz niego. Odziany jest szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną, on wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król Królów i Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestię i królów ziemi,
i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł biorących znamię bestii i oddających pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora gorejącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich dosyta. Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wtrącił go do czeluści i zamknął i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii, ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 1000 lat z Nim będą królować. A gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki i tam, gdzie są bestia i fałszywy prorok i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach jest zapisane według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli. I śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzany według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł, zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I ujrzałem nowe niebo i ziemię nową. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z 7 aniołów, co mają 7 czasz pełnych 7 plag ostatecznych. I tak się do mnie odezwał: chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga,
Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń Izraela. Od wschodu 3 bramy, i od północy 3 bramy, i od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć miasto, i jego bramy, i jego mur. A miasto układa się w czworobok, i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I mierzył miasto trzciną poprzez 12 000 stadiów. Długość, szerokość i wysokość jego są równe. I mierzył jego mur 144 łokcie. Miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu. A miasto to czyste złoto, do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis. Druga – szafir. Trzecia – chalcedon. Czwarta – szmaragd. Piąta – sardoniks. Szósta – krwawnik. Siódma – chryzolit. Ósma – beryl. Dziewiąta – topaz. Dziesiąta – chryzopras. Jedenasta – hiacynt. Dwunasta – ametyst. A 12 bram to 12 pereł. Każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto, jak szkło przezroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie, i będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego będą mu cześć oddawali, i będą oglądać jego oblicza, imię jego na czołach ich, i już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi, te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem, a oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy, a kiedym usłyszał i ujrzał, padłem, aby oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie, bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu oddaj pokłon. Dalej powiedział do mnie, nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy, niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty, niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ja, Jezus,
posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. List Pawła do Galacjan. Paweł, ustanowiony apostołem nie przez ludzi, ani za sprawą człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. I bracia wszyscy, którzy są przy mnie do gmin w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał siebie za grzechy nasze, aby wyrwać nas z teraźniejszego świata i złości jego. Taka była wola Boga, Ojca naszego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Nadziwić się nie mogę, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który powołał was w łasce Chrystusa, aby przejść do innej Ewangelii. A w rzeczy samej nie ma innej Ewangelii, są tylko pewni ludzie, którzy sieją zamęt wśród was i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Lecz choćbyśmy ja sam lub anioł z nieba głosili wam inną Ewangelię niż ta, którą przynieśliśmy wam, niech będzie przeklęty. Powiedziałem to już dawniej, a dziś powtarzam. Jeśli wam ktoś inną Ewangelię przynosi niż ta, którą otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Czyż ubiegam się dziś o względy u ludzi czy u Boga? Czy staram się ludziom przypodobać? Gdybym jeszcze pragnął przypodobać się ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam wam, bracia, że Ewangelia, którą głosiłem, nie jest dziełem ludzkim, ani nie otrzymałem jej i nie wyuczyłem się od człowieka, lecz Jezus Chrystus mi ją objawił. Bo zapewne słyszeliście o tym, jak to podstępowałem ongiś, będąc jeszcze Żydem. Jak za żarcie prześladowałem Kościół Boży, chcąc go zniszczyć. W swej żarliwości dla żydostwa prześcignąłem wielu rówieśników swoich w moim narodzie. Niezmierną gorliwość okazywałem wszystkiemu, co przodkowie mi przekazali. Wówczas spodobało się temu, który mnie wybrał, gdy byłem jeszcze w łonie matki i powołał przez łaskę swoją objawić syna swego we mnie. Miałem wśród pogan szerzyć dobrą nowinę o nim. Od chwili tej nie radziłem się już żadnego człowieka, który jest przecież słaby i łomny. Nie wstąpiłem też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz udałem się do Arabii, a później wróciłem znów do Damaszku. Dopiero po 3 latach udałem się do Jerozolimy, aby poznać Kefasa i pozostałem u niego 15 dni. Z innych apostołów widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. To, co wam piszę, Bóg mi świadkiem, nie jest kłamstwem. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. Osobiście byłem nieznany gminom chrześcijańskim w Judei. Słyszały tylko, że ich dawniejszy prześladowca teraz głosi wiarę, którą przedtem wytępić zamierzał. Tak stałem się przyczyną, że wielbili Boga. Po 14 latach udałem się z Barnabą znów do Jerozolimy, zabierając ze sobą Tytusa. Podjąłem się tej podróży na skutek otrzymanego objawienia. Tam przedłożyłem Ewangelię, którą głoszę wśród pogan i przedłożyłem ją przede wszystkim tym mężom, którzy zażywają szczególnego poważania. Chciałem bowiem stwierdzić, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Lecz nawet Tytusa, mego towarzysza, choć był poganinem, nie zmuszono do obrzezania, mimo że się między was wkradli intruzi, fałszywi bracia, którzy szpiegowali wolność naszą, jaką mamy w Chrystusie Jezusie. Dążeniem zaś ich było zrobić z nas powrotem niewolników, lecz nie ustąpiliśmy im w niczym ani na chwilę, aby prawda Ewangelii mogła uchować się u was. Co zaś do mężów o uznanej powadze, jakimi byli dawniej, o to się nie troszczę. Bóg nie patrzy na osobę. Otóż ci poważni mężowie niczego mi więcej nie przykazali. Wręcz przeciwnie, zrozumieli,
że powierzone mi zostało głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, tak jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten, który uczynił z Piotra apostoła obrzezanych, uczynił ze mnie również apostoła pogan. Poznali też łaskę, jaka była mi dana, więc Jakub, Kefas i Jan, których wszyscy uznają za filary, podali prawicę mnie i Barnabie na znak jedności. Nasze pole działalności miało być wśród pogan, ich zaś wśród obrzezanych. Tylko mieliśmy pamiętać o ubogich, a to czyniłem z całą gotowością. Lecz kiedy Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się otwarcie, dlatego że postępowanie jego stało się naganne. Bo zanim nadeszli niektórzy ludzie z otoczenia Jakuba, przyjmował posiłki w towarzystwie braci pochodzących z pogan. A gdy tamci przybyli, wycofał się i trzymał się z dala, z obawy przed obrzezanymi. Reszta Żydów poszła za nimi w tym nieszczerym postępowaniu. Nawet Barnaba dał się uwieść przez ich hipokryzję. Więc kiedy się spostrzegłem, że ich postępowanie nie odpowiada prawdzie ewangelijnej, odezwałem się do Kefasa wobec wszystkich. Jeżeli ty, będąc Żydem, żyjesz wedle zwyczaju pogańskiego, a nie żydowskiego, to jakże możesz zmuszać pogan, by żyli wedle żydowskiego obyczaju? My jesteśmy Żydami, z urodzenia, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek zyskuje usprawiedliwienie nie przez uczynki wedle zakonu, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjęliśmy wiarę w Chrystusa Jezusa, aby uzyskać usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie na podstawie uczynków wedle zakonu, bo przez uczynki wedle zakonu żaden człowiek usprawiedliwiony nie będzie. Jeżeli jednak, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, mimo wszystko bylibyśmy poczytani za grzeszników, czyż nie służyłby wówczas Chrystus w sprawie grzechu? Przenigdy. Raczej staję się winny, jeżeli odbudować usiłuję, co już zburzyłem. Bo przez zakon umarłem dla zakonu, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany wespół z Chrystusem na zawsze. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Prawda, na razie żyję w ciele, lecz żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie gardzę łaską Bożą. Otóż jeżeli usprawiedliwienie zyskuje się przez zakon, Chrystus umarł daremnie. O bezrozumni Galatowie, kto was urzekł? A przecież stawiano wam przed oczy jako żywy obraz Chrystusa Jezusa na krzyżu. Chciałbym dowiedzieć się od was jednej, jedynej rzeczy. Czy ducha, którego otrzymaliście, zawdzięczacie uczynkom wedle zakonu, czy też posłuchowi, jaki daliście wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni? Rozpocząć od ducha, by skończyć w ciele? Czyż na darmo doświadczyliście tak wielkich rzeczy? Gdyby to istotnie było za darmo. Czyż ten, który udziela wam ducha i cuda wśród was, działa, czyni to dla uczynków wedle prawa, czy też dla posłuchu, który daliście wierze? Rzecz ma się tak, jak z Abrahamem. Uwierzył Bogu i to poczytano mu jako usprawiedliwienie. Chciejcie więc zrozumieć, synami Abrahama są ci, którzy wierzą. Dlatego też Pismo, przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan przez wiarę, zapowiedziało Abrahamowi tę dobrą nowinę. W tobie błogosławione będą wszystkie narody. Zatem ci, którzy wierzą, błogosławieni są wespół z wierzącym Abrahamem. Przeciwnie, nad wszystkimi, którzy polegają na uczynkach wedle zakonu, ciąży przekleństwo, bo napisane jest: przeklęty niech będzie każdy, który nie czyni wytrwale wszystkiego, co napisane jest w Księdze Prawa. To zaś, że nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem przez zakon, wynika jasno stąd, że sprawiedliwy z wiary żyje, a zakon nie pochodzi z wiary. W nim obowiązuje raczej zasada: kto te przykazania wypełni, znajdzie przez nie życie. Chrystus wykupił nas z przekleństwa zakonu, stając się dla nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. W taki to sposób miało błogosławieństwo abrahamowe stać się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, a my mieliśmy przez wiarę otrzymać ducha obiecanego. Bracia, nawiązuję do ludzkich stosunków. Nikt nie może obalić ani cokolwiek dodać do testamentu prawnie sporządzonego, choć tylko przez człowieka. Otóż obietnice dane zostały Abrahamowi i potomkowi jego. Nie jest powiedziane potomkom w liczbie mnogiej, lecz w liczbie pojedynczej i potomkowi temu, którym jest Chrystus.
Chcę przez to powiedzieć, rozporządzenia testamentowego nadanego prawnie przez Boga nie może zakon, który nastał dopiero po 430 latach, znieść i tym sposobem unicestwić obietnicę. Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z zakonu, nie pochodziłoby już z obietnicy. Tymczasem okazał Bóg przez obietnicę Abrahamowi swą łaskawość. Czymże jest tedy zakon? Przydany został ze względu na wykroczenia do czasu przyjścia potomka, do którego odnosiło się przyrzeczenie. Został przekazany przez aniołów przy współdziałaniu pośrednika, lecz gdzie chodzi o jedną osobę, nie potrzeba pośrednika. Otóż Bóg jest jeden. Czy wobec tego zakon stoi w sprzeczności z obietnicami Boga? Żadną miarą. Gdy był dany zakon, który by mógł udzielać życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie miałoby swe źródło w zakonie. Lecz Pismo stwierdza, że wszystko znalazło się pod panowaniem grzechu. Tak obietnica miała stać się udziałem wiernych przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą zakonu. Tak mieliśmy oczekiwać objawienia się wiary. W ten sposób zakon stał się naszym wychowawcą, któremu polecono, by nas zaprowadził do Chrystusa. Wiara miała być źródłem naszego usprawiedliwienia. Kiedy zaś nadeszła wiara, nie jesteśmy już pod opieką wychowawcy. Poprzez wiarę jesteście wszyscy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Wszyscy, którzy przyjęliście chrzest na Chrystusa, przyoblekliście Chrystusa. Odtąd nie ma już ani Żyda, ani poganina, ani niewolnika, ani wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani niewiasty. Wszyscy bowiem jesteście żywą jednością w Chrystusie Jezusie. A jeżeli do Chrystusa należycie, jesteście też potomstwem Abrahama i dziedzicami wedle obietnicy. Słuchajcie, jak długo dziedzic jest nieletni i w niczym nie różni się od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Aż do czasu ustalonego przez ojca pozostaje w zależności od opiekunów i rządców. Tak też było z nami. Jak długo byliśmy nieletni, żyliśmy w niewoli elementów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełność czasu, zesłał Bóg syna swego zrodzonego przez niewiastę i poddanego zakonowi. Zadaniem jego było odkupić tych, którzy byli pod jarzmem zakonu i uczynić nas synami przybranymi. A dowodem na to, że jesteście synami, jest to, że Bóg zesłał ducha syna swego do serc naszych, który woła Abba Ojcze. Więc nie jesteś już sługą, lecz synem, a jeśli jesteś synem, to także dziedzicem przez Boga. Dawniej, kiedy nie znaliście jeszcze Boga, służyliście bożkom, które w rzeczywistości wcale nie istnieją. Lecz teraz znacie Boga, a raczej zostaliście poznani przez Boga, jakże więc możecie z powrotem zwracać się do bezsilnych i mizernych elementów i chcieć im znów na nowo służyć w niewoli. Zachowujecie przecież dni, miesiące, pory roku i lata. Obawiam się, czy nie na darmo trudziłem się wśród was. Proszę was, bracia, stańcie się podobni do mnie, bo i ja upodobniłem się do was. Nie zrobiliście mi nigdy żadnej przykrości. Wiecie, jak to za pierwszym razem, kiedy głosiłem wam Ewangelię, ciało moje osłabione było ciężką niemocą i na jaką próbę widok mego ciała was wystawił. A wy nie wzgardziliście mną i nie odtrąciliście mnie, przeciwnie, przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzie podział się ten błogi zapał? Mogę wam to zaświadczyć, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie w oczy wyłupili, aby mi je dać. Czy stałem się waszym wrogiem dlatego, że powiedziałem wam prawdę? Zabiegają o was z mało szlachetnych pobudek. Chcą was oderwać ode mnie i posiąść wasze przywiązanie. Zapewne jest miłą rzeczą odbierać dowody przywiązania, gdy chodzi o szlachetną sprawę. Lecz niech to się dzieje stale, a nie tylko wówczas, gdy jestem między wami. Dzieci moje drogie, na nowo rodzę was w bólach, aż nie ukształtuje się was Chrystus. O, jak bardzo chciałbym w tej chwili być blisko was i nadać głosowi memu odmienny wyraz, bo nie wiem, co mam począć z wami. Odpowiedzcie mi wy, którzy chcecie poddać się zakonowi. Czy nie słyszycie, co zakon mówi? Wszak jest tam napisane, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej niewiasty. Ten z niewolnicy był dzieckiem ciała, a ten z wolnej był dzieckiem obietnicy. W tym opowiadaniu zawarte jest jeszcze inne znaczenie. Z niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Pierwsza wyobraża przymierze z góry Synaj, które niewolników stwarza, to jest Agar. Rzeczywiście, Synaj jest górą w Arabii. Wyobraża on dzisiejsze Jeruzalem, które żyje w niewoli razem z dziećmi swymi. Wolna niewiasta zaś oznacza Jeruzalem tam w górze, matkę naszą, bo napisane jest: Wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma ta, która była opuszczona, aniżeli zamężna. Wy, bracia, jesteście jak Izaak, synami obietnicy. A jak dawniej syn ciała prześladował syna ducha, tak dzieje się po dziś dzień. Lecz co mówi Pismo? Porzuć niewolnicę, wyrzecz się jej syna, bo syn niewolnicy nie będzie dziedzicem na równi z synem wolnej. Tak oto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej.
Chrystus wyprowadził nas z niewoli ku stałej wolności, więc stójcie mocno i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Tak, to powiadam wam, ja, Paweł, jeżeli przyjmiecie obrzezanie, Chrystus nie przyda się wam na nic. Zapewniam was jeszcze raz, każdego, który podda się obrzezaniu, obowiązany jest zachować zakon w całości. Jeżeli szukacie usprawiedliwienia przez zakon, wzięliście rozbrat z Chrystusem i utraciliście łaskę. Bo my spodziewamy się od Ducha i przez wiarę upragnionego usprawiedliwienia, bo w Chrystusie Jezusie nie ma znaczenia ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, a jedynie wiara, która przez miłość w czyn się obraca. Biegliście tak doskonale. Kto zatrzymał was i odwiódł od posłuszeństwa wobec prawdy? Do tego nie skłonił was ten, który was powołał. Trochę kwasu zatwarza wszystko ciasto, lecz mam to zaufanie do was, Panu, że nie odmienicie się. A ten, który szerzy zamęt między wami, poniesie karę, kimkolwiek by był. Jeżeli to prawda, bracia, że głoszę jeszcze obrzezanie, to dlaczego jestem w dalszym ciągu prześladowany? Wówczas nie byłoby już zgorszenia krzyża. Niechże ci, którzy was buntują, staną się w ogóle rzezańcami. Bracia, wy jesteście do wolności powołani, tylko nie dajcie ciału folgi pod pozorem tej wolności. Niech miłość stanie się dla was raczej bodźcem, by służyć sobie wzajemnie. Bo cały zakon znajduje swe wypełnienie w tym jednym zdaniu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli zaś jeden drugiego kąsa i gryzie, patrzcie, żebyście się wzajemnie nie pożarli. A zatem powiadam wam, niech duch wami powoduje, a rządzą cielesnym folgi dawać nie będziecie. Bo pożądliwości ciała przeciwne są duchowi, a duch walczy przeciwko ciału, bo między nimi zgody nie ma. Stąd nie czynicie tego, co chcecie. Jeżeli dacie kierować się duchowi, nie jesteście już pod panowaniem zakonu. Wszyscy wiedzą, jakie to uczynki rodzą się z ciała, mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźń, spory, zawiści, gniewy, zwady, swary, rozłamy, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i temu podobne rzeczy. Ostrzegam was, jak to już dawniej czyniłem. Kto dopuszcza się tych rzeczy, nie dostąpi Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, prawość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość. Przeciw tym, którzy tak czynią, nie ma zakonu. Ci, którzy do Chrystusa Jezusa należą, krzyżowali swe ciało z jego namiętnościami i pożądliwościami. Jeżeli żyjemy duchem, postępujmy też wedle ducha. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, ani wyzywający wobec innych, ani zazdrośni. Bracia, jeżeli ktoś niebacznie dopuści się wykroczenia, przyprowadźcie go do porządku w duchu łagodności, jako ludzie duchem kierowani. A uważaj na siebie samego, bo pokusa może także ciebie dosięgnąć. Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Bo jeśli kto myśli, że jest czymś, podczas gdy jest niczym, samego siebie oszukuje. Niech każdy bada własne postępowanie. Wtedy odniesie chwałę jedynie z własnych uczynków, a nie z tego, co należy się drugim. Bo każdy musi nieść własne brzemię. Ten, któremu głosi się Słowo Boże, niechaj już życzy ze wszystkich dóbr swoich temu, kto go uczy. Nie łudźcie się, z Boga szydzić nie można. Co człowiek sieje, rządź będzie. Kto sieje w swym ciele, temu ciało wyda jako plon zgnilizny, a kto sieje w duchu, temu wyda duch jako plon życie wieczne. Czyńmy dobrze i nigdy nie ustawajmy. Gdy nadejdzie pora, zbierzemy plony, o ile nie ustaniemy w wysiłku. Dlatego póki jeszcze czas, czyńmy wszystkim dobrze, a zwłaszcza tym, którzy wyznają tę samą, co my, wiarę. Przypatrzcie się tym wielkim literom, jakie tu własnoręcznie stawiam. Ci, którzy ubiegają się o ludzkie względy, chcą was zmusić do przyjęcia obrzezania, a wszystko po to, aby tylko nie narazić się na prześladowanie z powodu krzyża Chrystusowego. Bo ci zwolennicy obrzezania sami nie przestrzegają zakonu. Żądają od was obrzezania, aby ciało wasze mogło stać się dla nich powodem do przechwały. Co do mnie, niech Bóg mnie uchowa, abym w czymś innym chwały szukał, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez który ukrzyżowany jest świat dla mnie po wszystkie czasy, a ja dla świata. Niczym jest obrzezanie i niczym nie obrzezanie, a ważne jest tylko stać się nowym stworzeniem. Wszystkim, którzy tej zasady trzymać się będą, pokój i miłosierdzie, a także Izraelowi Bożemu. Odtąd niech mi już nikt nie dokucza, bo ja noszę na swym ciele znamiona Pana Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.